Bóg pragnie dla ciebie tego, co najlepsze. 17 września. Na tym, co negatywne, nie da się zbudować niczego pozytywnego. Czy budząc się dzisiaj, czułeś się przygnieciony ponurymi, pełnymi troski myślami i uczuciami? Nie musisz ich zabierać w swój dzień. Już kilka minut zastanowienia się wczesnym rankiem może dać ci pozytywny start, o ile dasz sobie trochę czasu. Żeby przyjrzeć się bliżej tym negatywnym myślom. Sam zdecydujesz, czy chcesz zatrzymać to, co cię obciąża, na przykład zarzuty, które robisz swoim współbraciom, czy też nie. Jeśli nie, skorzystaj z minut, żeby oczyścić to, co cię rozgniewało. Proś w myślach o przebaczenie. Przebacz i postanów sobie, że dotąd będziesz inaczej myśleć i postępować. Zwróć więc i bądź znowu nastawiony pozytywnie. Na tym, co negatywne, nie da się zbudować niczego dobrego. Staraj się więc, żeby to, co negatywne, przemienić w pozytywne. Wewnętrzna siła twojego serca, siła Chrystusowa, pomoże ci w tym.